Kochani rodzice, w poniedziałek dostałem od rodziców kartkę, w której mamusia uskarża się, że ja nic już tak dawno nie pisałem. Tymczasem regularnie co niedzielę wysyłam karty do domu. W przedostatniej karcie prosiłem o przysłanie mi, o ile tatusiowi nie jest potrzebny, tego, który jest mi niezbędny do zrobienia kilku obliczeń przy projektowaniu rozdziału pary. Mam nadzieję, że tatuś prośbie mojej nie odmówi i przy pierwszej sposobności tego wyśle, a ja tymczasem jak mogę, tak zwlekam z rozpoczęciem roboty. Może mamusia będzie łaskawa przysłać mi adres Cześćka lub, o ile by przyjechał do Warszawy, poprosić go, żeby napisał mi, ile płaci się w tej szkole nauk politycznych, czy jest upaństwowiona i tak dalej. Prosił mnie, żebym się o tym dowiedział ojciec Kosko. Dziś ma się odbyć wielki dzień sportowy, który urządza nasza bratnia Pomoc. Będzie bieg okrężny 3000 metrów, boks, szermierka i mecz futbolowy drużyny szkolnej z TKS, który ostatnim razem dostał od szkoły 4-1, choć był mistrzem Tczewa. Okropny rwetes w całej szkole panuje od rana. Inspektor obiecuje, że nam da, jeśli się nie uda, a ja przypuszczam, że uda się, gdyż wszystko się dotąd udawało, choć było robione w jeden dzień. Na 10 minut przed ostatnim meczem gracze nie mieli nawet butów. W ostatniej chwili dopiero dostali, wyszli na plac i wygrali. Dopiero co odebrałem list od mamusi i bardzo dziękuję za przysłane znaczki. Ja jestem zupełnie zdrów, pracuję więcej niż w zeszłym roku, więc czas mi tak prędko schodzi, że zdaje mi się, że to już bardzo prędko przyjadę na urlop. Listy będę wysyłał jak dotąd co niedziela. Cieszy mnie bardzo, że mamusia jest zdrowa, bo bardzo mnie zaniepokoiła mamina choroba, o której mamusia pisała mi w pierwszym liście. Jeszcze raz proszę o Huttego. Całuję mamusię, tatusia i Bronka, Zbyszek. PS. O ile mamusia zobaczyłaby Jankę, niech ją mama przeprosi, że nic dotąd nie napisałem. Niech oczekuje cudu, a napisze.